Grupa PKP powstała w 2001 roku w wyniku procesu restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Celem tych przemian było, zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej, rozgraniczenie działalności przewozowej kolei od zarządzania liniami kolejowymi oraz utworzenie samodzielnych podmiotów prawa handlowego, mogących świadczyć usługi nie tylko na rynku kolejowym. PKP jest grupą kapitałową, w której spółka dominująca PKP S.A. posiada oddziały w spółkach zależnych. 8 największych spółek zostało wytypowanych do konsolidowania wyników finansowych. Grupa PKP jest jednym z największych polskich pracodawców, zatrudniającym ponad 85 tys. Osób. Grupa PKP jest czwartą co do wielkości koleją europejską. Grupa PKP jest reprezentowana we wszystkich międzynarodowych organizacjach kolejowych: PKP Cargo S. Operator kolejowych przewozów towarowych, funkcjonujący od 2001 roku. Do 30 października 2013 roku był publicznym operatorem kolejowych przewozów PR Polskie Przedsiębiorstwo Transportowe, prowadzące działalność w zakresie pasażerskich kolejowych, powstało przez formalny wydział Kolei Państwowych. Przedsiębiorstwo należy obecnie do samorządów wszystkich na bazie województw. Sektora przewozów pasażerskich PKP 1998-2001, wcześniej dawnych stacji pasażerskich oraz wagonowni obsługujących wagony osobowe. Spółka obsługuje, poza nielicznymi wyjątkami, wyłącznie pociągi osobowe i przyspieszone pod nazwą Regio oraz Regio Airport, oraz segment pociągów Interregio i Regio Express. Międzywojewódzkie pociągi pospieszne zostały 1 grudnia 2000 roku przejęte przez spółkę PKP Intercity. Przewozy regionalne organizują także transport związany z imprezami masowymi, koloniami oraz pociągi na zamówienie indywidualne. PKP Intercity, PKP Lidz, spółka akcyjna grupy PKP, obsługująca kolejowe przewozy pasażerskie, uruchamia pociągi kategorii Express z Intercity Lidz i Twoje Linii Kolejowe TLK. Oferuje przewozy w wagonach sypialnych i z miejscami do leżenia. Spółka powstała dzięki informalnemu wydzieleniu z Polskich Kolei Państwowych na bazie sektora przewozów pasażerskich PKP 1998-2001. Choć dominującym udziałowcem spółki w 99,99% pozostaje nadal PKP S.A. od 1 grudnia 2008 PKP Intercity obsługuje międzywojewódzkie pociągi pospieszne, które przejęło od spółki PKP Przewozy Regionalne. Posunięcie to spowodowało PKP Polskie Linii Kolejowe S.A., PKP PLK spółka z grupy Polskie Koleje Państwowe, odpowiadająca za zarządzanie państwową siecią linii kolejowych w Polsce, otrzymanie, modernizację oraz udostępnianie ich przewoźnikom. PKP Cargo S.A. operator kolejowych przewozów towarowych, funkcjonujący od 2001 roku. Do 30 października 2013 roku był publicznym operatorem kolejowych przewozów towarowych.